powstała komisja do spraw transportu, która ma za zadanie między innymi wspomagać przedsiębiorstwa transportowe w walce z Zachodem, aby móc w tym pakiecie mobilności w jakiś sposób wyłuskać te problemy, które nas dotyczą oraz przepisy, które mogą być dla nas niekorzystne. Oczywiście ze swojej strony będziemy robić wszystko, żeby móc w jakikolwiek sposób ingerować w zmianę tych przepisów dotyczące tego pakietu mobilności. Teraz 24 września znowu jakby na nowo powstały prace nad tym pakietem mobilności i też jakby to się wszystko w jednym czasie zgrało i mam nadzieję, że będziemy mogli pomóc. Mamy oczywiście bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo przychylnych komentarzy i bardzo dużo osób, które są bardzo zainteresowane tym, aby jednak w tym pakiet mobilności był przychylny polskiemu przedsiębiorcy, ponieważ na dzień dzisiejszy niestety tak nie jest. Nastroje nie są za dobre, natomiast oczywiście nic nie jest stracone i mam nadzieję, że uda nam się uzyskać poparcie firm transportowych, przychylność również polskiego rządu, aby móc tutaj pokazać ten silny głos na arenie Unii Europejskiej w zakresie tej obrony firm transportowych.